Hejka, siemka ponownie. Pokażę wam dzisiaj, jak wygląda nasze miasto ubrane w światełka, lampeczki, inne rzeczy. Taki wieczorny objazd świąteczny razem z żoną, która siedzi obok mnie. Cześć. I zobaczymy, jak to wszystko wygląda. Bo z tego, co wiem, to mamy dość ładnie ubrane miasto, a i zobaczycie domy prywatne. Także lecimy przed siebie i jak gdzieś będę dojeżdżał, będzie coś fajnego, to się włączę. Pierwsza choinka po lewej stronie. Zaraz tutaj też będzie fajne ujęcie, ale to za chwilę. To teraz tam w oddali po lewej stronie jest choinka, ale tego nie widać. Ale tu po prawej stronie dość ładnie to fajnie wygląda. Ale razie. Jedziemy teraz dalej w kierunku centrum. Bo centrum też jest dość fajnie ubrane. Także widzimy się za chwilkę. No teraz dojeżdżamy do głównego ronda. Tylko strasznie dużo świateł tu jest. Choineczki są poubierane. Ładnie to wygląda. Tutaj po prawej mamy tak. I cała ulica jest tak ubrana. Piękne światełka. Zobaczcie, jak to fajnie wygląda. Niepotrzebnie te latarnie się do tego świecą, bo strasznie odbijają światło. Tutaj lampki nad nami i takie fajne na górze, tylko strasznie to odbija światło. O, o to mi chodziło. No nie idzie tego złapać, żeby to było ładnie. Może tu też lampeczki są. Zobaczcie, jak traci ostrość przez takie światło. Teraz wjeżdżamy do rynku. Tam jest kolejna fajna choinka. A wisienkę na torcie zostawiam na później, bo jest fajny dom, zdradzę tyle, a może dwa, które powiem wam, no szacunek za tą pracę, która została tam wykonana, ale to zobaczycie później. Tu jeszcze zobaczcie, piękny kościół, bazylika mniejsza, oświetlony, ślicznie wygląda. Teraz wjeżdżamy do rynku, który jest ładnie oświetlony, wszystkie te światełka i choinka na środku. Ale odbijają światło. Teraz tu zobaczcie sobie choinkę. Bardzo ładna, fajna. I światełka. Niestety przy latarniach, także tego nie widać, tak jak powinno być. Jeszcze tu choinka. Nasz rynek w ogóle. Stare miasto. Teraz jesteśmy pod urzędem miasta. Pięknie ubrane drzewo. I po drugiej stronie takie choineczki, drzewka. I te choinki, które widzicie w oddali, one są specjalnie dostawione na święta. W każdym kawałku coś jest. Jedziemy dalej. Piękna choinka po prawej stronie na wylocie z miasta. Jeszcze wam pokażemy, co mamy oświetlone w mieście.
fajnie to też wygląda. Tam już to widać w oddali teraz. Ale za chwilę zobaczycie to z bliska. A teraz zobaczcie, to jest nasz wiszący most, tak zwany biały, a w nocy jest kolorowy. Tu wam postaram się otworzyć szybę, żebyście zobaczyli, jak to wygląda w nocy. No coś pięknego, zobaczcie. Też można pod świąteczne to podciągnąć. Ładnie, nie? Będę mówił, patrzcie sami. Kolejne domki ubrane. Zobaczcie, jak ładnie balkon się świeci. Po prawej. A jestem ciekawy, czy ten dom, który zawsze jest rok w rok ubrany, czy teraz też. Zaraz się okaże. Jeszcze raz rondo. Nasze choineczki. To ciężko się to tak nagrywa jadąc samochodem. Ale widać. Teraz z ronda jak zjedziemy, zaraz zobaczycie coś innego. Postaram się szybko otworzyć szybę. Pokażę wam piękne renifery. Strasznie światło odbija. Kolejna ładna choinka. Też dostawiona na święta typowo. I kilka drzewek. A dla tych, którzy oglądają film do końca, teraz jedziemy na wisienkę na torcie, czyli na czyjś prywatny dom. A więcej wam nie powiem, zobaczycie sami. Teraz patrzcie na naszą wisienkę na torcie. Na razie dojeżdżamy. A zaraz to będzie po prawej stronie. To jest coś niesamowitego. Zobaczcie, ile tutaj ludzi ogląda ten dom. Tak, jedź do przodu. Patrzcie na to. Widzicie to? Wow. To się w głowie nie mieści. Weź tu zaparkuj gdzieś i idziemy na nowo. Zobaczcie to. To jest coś niesamowitego, nie będę mówił, po prostu oglądajcie. Mówiłem, że wisienka na torcie. To jest coś pięknego, co ci ludzie tutaj zrobili. Zobaczcie na sam koniec, jak odjeżdżamy. Rewelacja.
I tym przemiłym akcentem kończymy nasz piękny świąteczny odcinek. Trzymajcie się, do następnego, hej!